Witajcie w świecie innowacyjnych technologii wykrywania cyfrowego HiCon. Zapraszamy do niesamowitej podróży transformacji trzech polskich drukarni. Razem z DigiPrint zobaczcie dynamiczne zmiany w UDS, Eurographic i AN Studio. Technologia cyfrowa jest technologią przyszłości. Posiadaliśmy u nas w firmie druk cyfrowy, brakowało nam wycinania cyfrowego. Dlatego maszyna HiCon stanęła u nas w firmie. Inwestycja w rozwiązanie HiCon to jest naturalna kolej rzeczy rozwoju firmy w technologiach cyfrowych. 2015 roku podjęliśmy decyzję o rozszerzeniu naszego portfolio opakowania kartonowe. Szukaliśmy rozwiązania w pełnym formacie, które pozwoliłoby nam na prowadzenie w krótkim czasie wielu nowych projektów. Technologia cyfrowa okazała się tutaj najlepszym rozwiązaniem, a HiCon spełnił wszystkie nasze oczekiwania, czyli odpowiednią produktywność, nakładanie paletowe i wykładanie paletowe, idealny do realizacji małych i średnich nakładów, dokładność cięcia, bigowanie. Te wszystkie parametry sprawiły, że wybraliśmy to rozwiązanie. Przede wszystkim pozwala na realizowanie wielu projektów w krótkim czasie. Skrócił się drastycznie czas wykonania zamówienia. Mamy takie powiedzenie, że zanim ktoś inny zrobi wykrojnik, my mamy gotową pracę. Wierzymy, że posiadając i druk, i wycinanie cyfrowe, UDS stanie się w przyszłości drukarnią cyfrową. Ograniczenie magazynu wykrojników do minimum, duże oszczędności na wykrojnikach, przyspieszenie terminów realizacji, możliwość wykonywania zamówień skomplikowanych, przygotowywanie próbnych produkcji dla klientów, również mock-upy, które przygotowujemy, są wykonane w takiej jakości, że przekonują klienta do naszej firmy. Po kilku latach użytkowania HiCona możemy stwierdzić, że system jest bardzo stabilny, nie ma żadnych problemów. Przez 8 lat maszyna działa bez zarzutu. Po prostu chcieliśmy nauczyć się używać tej technologii. Wdrożenie przebiegało bardzo sprawnie. Sama instalacja, proces bardzo techniczny, kwestia jednego tygodnia. Natomiast całe wdrożenie i pomoc techników i szkoleniowców ze strony HiCona oceniam bardzo wysoko.